Wyczytałam, że w ostatnich latach dużą furorę robi wegetarianizm. Te wszystkie gwiazdy, które przeszły na wegetarianizm, deklarują, że czują się zdrowo, rzeźko i chudno. Dietę wegetariańską można uznać za dietę odchudzającą, dlatego że weganie i wegetarianie mają niższy wskaźnik masy ciała, mają mniejszą zawartość tkanki tłuszczowej, a dodatkowo produkty roślinne cechują się wyższym wskaźnikiem sytości i mają więcej błonnika. No i ja też przechodzę na wegetarianizm. Będę jadła wszystkie owoce, wszystkie warzywa, jajka, ryby, sery, natomiast nie mogę jeść w ogóle ani grama mięsa. Będzie to trudne dla mnie, bo ja bardzo lubię mięso. Założyłam sobie, że będę jadła 4 posiłki dziennie, a przepisy będę czerpać albo z głowy, albo z internetu. Słuchajcie, z tego co wiem, to już 1 000 000 Polaków nie je mięsa, więc chyba naprawdę coś w tym musi być. Osoby przechodzące na dietę roślinną w celu schudnięcia powinny pamiętać o tym, żeby jeść jak najwięcej warzyw, szczególnie zielonych, dodatkowo produktów białkowych, takich jak nasiona roślin strączkowych. Często o tym zapominamy, a eliminujemy jedynie mięso na talerzu. We'll be right back.